Program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przez portal wdolnymśląsku.com. Ekogracze. Ciekawa inicjatywa, również tutaj na terenie Dolnego Śląska, jak i w całej Polsce. Przede wszystkim moglibyśmy się tutaj skupić na tematach bardziej społecznych, takiej aktywności fizycznej oraz na tej aktywności sportowej. Przy aktywności fizycznej ciekawym tutaj są elementem gry miejskie, które zawierają w sobie elementy takiej działalności ekologicznej, w której na przykład musimy zajrzeć do jakiegoś miejsca, pozyskać informacje na temat danej rośliny, danego drzewa czy danej gleby. Również takie wyjścia w góry są bardzo fascynującym etapem w takiej ekogrze. Dzięki temu poznajemy swoje lokalne środowisko, poznajemy nasze tereny. Tutaj my na Dolnym Śląsku mamy Śnieżkę, która jest świetnym elementem do tego, aby również ze swoimi dziećmi pójść i również z nimi tak zainspirować taką ścieżkę tematyczną, ekologiczną. Nie wiem, czy Państwo u siebie na przykład mają w takich miastach takie tereny, parki zielone, w których są gry zielone, tak nazwane gry zielone, które zawierają sobie informacje na temat, jakie zwierzęta tam żyją, jakie rośliny tam funkcjonują. To jest bardzo interesujące i warto zabrać tam ze swoich znajomych, czy bliskich, czy dzieci, aby im pokazać takie gry ekologiczne. I również Państwo będą się mogli nazwać ekograczami. Również przy aktywności e-sportowej tutaj bardzo bym chciał zwrócić uwagę do młodszego pokolenia, które interesuje się takimi grami. Warto zwrócić uwagę, jeżeli Państwo chcieliby kupić jakąś grę ekologiczną swoim wnukom, swoim dzieciom, to warto zwrócić na to uwagę, co ta gra zawiera, jakie informacje, żeby po prostu przede wszystkim edukować o tym, w jaki sposób mogą dbać o swoje lokalne środowisko, w jaki sposób na przykład funkcjonuje segregacja, w jaki sposób przebiega oszczędzanie wody, oszczędzanie gazu, energii. Warto te takie wartości przede wszystkim pokazywać od samego, jako od najmniejszego momentu. Również jeżeli Państwo chcieliby kupić taki sprzęt komputerowy do grania, również warto zwrócić uwagę na specjalizację, jaką ma ten sprzęt. Tutaj przede wszystkim chodzi o komputery, czy one mają w swoich procesorach naprawdę, czy one są porządne, czy one są wytrzymałe, żeby ich po prostu nie wymieniać co pół roku czy co roku i tracić na to pieniądze i wyrzucać dalej te materiały techniczne na śmieci, żeby one po prostu były trwałe i one były do użytku cały czas z nami, w codziennym użytku. Również przy ekograczach warto zwrócić uwagę na tematykę całej tej takiej działalności, że jeżeli jesteśmy w domu, to warto zwracać uwagę, żeby ten sprzęt wyłączać, dbając o oszczędzanie energii. Również przy ekogracze również bardzo ważnym elementem jest to nasze zdrowie fizyczne. Również przy aspektach grania na komputerze wielogodzinne może skutkować tym, że nam może wzrok się pogorszyć, co tak naprawdę przenosi się na życie codzienne i wówczas na przykład nie będziemy mogli pójść i dobrze przeczytać jakieś ulotki albo informacji na danym produkcie, czy on jest eko, czy nie. Również w samorządach występują takie inicjatywy lokalne, gdzie samorządowcy chcą uczyć segregacji śmieci młode osoby w szkołach podstawowych, czy to przez Młodzieżową Radę, która takie szkolenia organizuje. Również przez te funkcje Zero Waste mamy taką możliwość, aby pokazywać, jak wykorzystywać dane elementy do tego, dane materiały. Również przy aspekcie ekograczy samorządowcy organizują różne gry miejskie, które pokazują nam, jak dbać o lokalne środowisko, o segregację śmieci, żeby tworzyć to kwestię tego lokalnego patriotyzmu. Również szkoły zostały w ostatnim czasie zaangażowane w taką akcję, w której mogli pozyskać taki czujnik antysmogowy, gdzie na szkole był montowany taki czujnik i pokazuje zawartość dwutlenku węgla, która występuje w szkole.
gdzie poprzez taką akcję, że dzieci po prostu w szkołach musiały zorganizować, narysować jakiś projekt, czy stworzyć jakąś taką działalność, czy zorganizować jakąś debatę, poprzez takie zaangażowanie społeczne, zaangażowanie proekologiczne otrzymywali właśnie takie czujniki antysmogowe. Program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przez portal wdolnymśląsku.com.